Dzień dobry. Dzisiaj zobaczymy sobie wasze instaklipy. Nie jest to kolejny odcinek socjalnych instagramów, a oglądanie waszych triczków, ponieważ wielu z was oznaczyło mnie pod właśnie waszym postem, żebym ocenił wasze instaklipy oraz zobaczył jakieś dzicie. A jest tu wielu wyjadaczy, którzy naprawdę jeżdżą bardzo, bardzo dobrze. Na moim Instagramie, czyli @matczerwiński, macie możliwość wbicia na nową foteczkę i zostawienia tam serduszka, jeżeli jeszcze nie zostawiliście, więc bardzo serdecznie zapraszam. A więc, słuchajcie, zaczynamy ładnie oglądanie tutaj naszych instaklipów. Wyłonimy sobie, kto tutaj najlepszego instaklipa zrobił, który mi najbardziej zapadł w pamięć, a bardziej zapadnie, ponieważ jeszcze ich nie oglądałem. Jeżeli chcecie wystąpić w kolejnym odcinku takiego typu, ponieważ może coś takiego typu jeszcze nagram, zostawcie proszę teraz łapeczkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu hashtag Instaklip, napiszcie nazwę swojego Instagrama, może do was wpadnę i pamiętajcie, żeby mnie oznaczyć pod najlepszym waszym Instaklipem. Najlepszy Instaklip i od razu mnie automatycznie tam oznaczacie i ja do was po prostu potem wpadam i oglądam tego Instaklipa na filmiku. A więc słuchajcie, przejdźmy już sobie do pierwszego Instaklipa, który będzie klipem kamo.park. Sprawdźmy sobie, co tutaj wariacik ma do pokazania. Wibarek elegancko. Spoczko edit. Okej. Nie mamy tutaj wielu triczków, jest tutaj jeden trik, ale spoko. Zostawię tutaj serduszko i może tutaj użytkownik się skapnie, że coś jest nagrywane. Bardzo fajne, fajny klip. Mamy w miarę spoczko montaż. Bardzo fajnie. Kamo.park podłoga. Oceniam ten klipek na 7 na 10. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Takim oto sposobem przechodzimy sobie do kolejnego klipa. Będzie to Cyprianek Skut. I co tutaj nam Cyprianek zaprezentuje? Jestem ciekaw. Okej. Tutaj widzę, że rajderzy z tego miasta katują na trawę. Bardzo tutaj oryginalnie, trzeba sobie radzić w różnych warunkach, okej, i klip się skończył. Dobra, mamy taki fajny początek, mamy samego klipa, szkoda, że kamerzysta nagrał go strasznie z prawej strony. A nie, postać jest w sumie w środku, tylko jakoś tak nie na wprost. Jest okej, nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Mogło być według mnie lepiej, mogłeś się bardziej Cyprianek postarać, a bardziej twój kamerzysta, który jakoś tak dziwnie cię nagrał. Jakoś tak od boku, od kątu, pod kątem, nie wiem w ogóle jak to nazwać, ale jest spoko. Oceniam ten klip również na 7 na 10, okej, muzyczka i tak dalej, wszystko spoczko. Zostawię ci tu ogienka, ognia, nie wiem jak to się nazywa. I przejdźmy sobie do kolejnego klipka, będzie to klip Kaziku X. Okej, i to jest klip, gdzie kolega zrobi pewnie kiklasa flat, ponieważ tak napisał w opisie. Sprawdźmy to sobie. Okej, The Weeknd w tle, to już jest tutaj plusik naprawdę ode mnie. Okej, jest zrobiona pętla, czyli można oglądać ten klip cały czas dookoła. Cały czas po prostu, bez zatrzymywania i on tak jakby wydaje się bez końca. Bardzo fajny efekt i za The Weeknd w tle, jak i również za sam montaż. Oceniam ten klip na mocną ósemeczkę. Taki klip. Jeszcze trochę brakuje do perfekcji. Kamerzysta jakoś tak nagrał trochę cię od dołu. Mógł bardziej się postarać, żebyś był w center point, czyli w samym środku kadru. Nie jest najgorzej, nie jest nie jest to jeszcze ten taki klip, który uznam, że kurde, to jest coś niesamowitego. Jest oczywiście bardzo ładny i pozdrawiam cię serdecznie, Kazik Adrian. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Adrian, bardzo fajny klipek. Pozdro. Lecimy dalej. I kolejny klip mamy tutaj od dziewczyny Zuzanny Nowakowskiej. Zostawię już tutaj serducho. Okej, chillowa muzyczka. I co my tu będziemy mieli? W Radomiu chyba to jest. Okej, zrobiła coś po raz pierwszy chyba, ponieważ się ładnie cieszy. Szkoda, że bez kasku. Pamiętajcie, żeby jeździć w kasku. Wow, Brie Whipek, no proszę. Ciekawostka, katuje ten trik od półtora roku. Super. Zuzia, o, to jeszcze nie koniec klipa. Okej, przerwałem niechcący, przepraszam. To nie był koniec klipa. Aha, trochę streetowych klipów. O, dobra, jest tutaj też chyba zrobiona pętla, tak mi się wydaje. Okej, obejrzyjmy sobie jeszcze raz ten klip, tak po prostu cały od początku do końca. Ale serio, ten Briwi fajnie siadł, fajnie. Gratuluję.
Okej, okay, ten Briwi, fajnie. Pyk. Heal Rewind chyba, albo dwa wipy. Tutaj są dwa wipy z flatu. To jest Unless. Dwa heal wipy, okej. Okay. Whip do boarda? Nie wiem jak to się nazywa. Ale bardzo spoko, bardzo spoczko klip. Zostawię ci tutaj serducho normalnie w komentarzu. Tak, o, Zuzia, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. I ten klip oceniam na 8 również. Na 8, bardzo ładny klip. Podoba mi się tutaj koleżanka, dziewczyna pokazała, że panie też potrafią jeździć. Oczywiście nie zaprzeczam, ponieważ kobiety również potrafią na naszej polskiej scenie jeździć. I tu mamy klip od Kacpra. Co tutaj Kacper nam pokazał? Okej, okay. Mamy takie bardziej streetowe klipy. Aha. Okej, okay, taki fajny chillowy montaż to jest. Bo tutaj w kolana coś się rozwaliłeś chyba, czy coś? Okej, okay, co do klipa, ma on taki właśnie fajny styl, fajnie go się ogląda, naprawdę bardzo ciekawy klip. Nie powiem, oceniam ten klip bardzo, bardzo wysoko, ponieważ będzie to 9. Jak na razie najlepszy klip dotychczas, jaki tutaj oglądamy. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba 9. Specjalnie tutaj dla Kacpra. Sprawdzę sobie tutaj Kacper, no 500 followów. Mińsk Mazowiecki, pozdrawiam serdecznie wszystkich z Mińska, jeżeli ogląda to ktoś. Zostawię mu tutaj 3 serca aż, ponieważ naprawdę no spodobał mi się ten klip, nie powiem. Dobra, lecimy sobie dalej. Kuba Kurek, mamy tutaj klipa. Okej. Okay. Taki trochę chillowy, ale to jest chyba klip z 13 września, no mówię. Czyli po prostu ostatnio mnie oznaczył chyba. Tak. Okej, okay, triczki fajne, triczki fajne. Ja akurat na streetie aż tak bardzo się nie znam i nie wiem za bardzo jak się te wszystkie triki nazywają, te boardy, frontboardy i tak dalej. Ale bardzo fajny, bardzo fajnie zmontowany przede wszystkim. Na to patrzę również przede wszystkim na uwagę. Okej, okay, ten początek fajny, ponieważ tu był drop. Okej, okay, bardzo fajny klip. Kuba Kurek, twój klip oceniam na 8, bardzo fajnie. Fajnie tutaj ogólnie zmontowałeś i nagrałeś go. Bardzo mi się podoba, fajnie, że jest tutaj różnorodność pod względem platform, miejsc, gdzie robisz te triczki. Nie wszystko się dzieje w jednym miejscu, choć nie mówię, że jeżeli robicie instaklipa z jednego miejsca, to jest on od razu zły. Tylko wiecie, taki instaklip wygląda od razu ciekawie, kiedy jest na przykład robiony z kilku perspektyw, albo na przykład z 4 osobnych ramp. To jest naprawdę wtedy coś pięknego i o, taki o klip. No to tutaj już pana Kacpra Kubę. Przepraszam, Kubań, bardzo się serdecznie pozdrawiam, przepraszam tutaj za przejęzyczenie. Teraz przejdziemy sobie do klipa tego. Jest to klip Górecki Podłoga Kacper. No to tutaj Kacperka znam. Kolega z New York. Okej. Okay. Szkoda, kurczę, że ten klip jest w takim pasku, to jest 16:9 wstawione. Mogłeś to dociąć po prostu 4:5, by było pięknie. Nie wiem czemu tu jest taka przerwa, czy to jest tak oryginalnie w piosence, czy nie? Nie znam się akurat na muzyce takiej. Tak, to Instaclip Kozak, tylko kurde, czemu nie dociąłeś go, naprawdę? Zmontowałeś go w 16:9. Mogłeś go tylko dociąć, byłby idealny. Naprawdę, bardzo piękny klip, Kacper. I za to 16:9, że tutaj tak wstawiłeś, że są te paski po bokach, muszę dać 9. No niestety. Ale zostawię ci tutaj serducho. Bardzo się serdecznie, Kacperku, pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Progresy tam dalej w New York. Dobra, mamy tutaj Olka. Sprawdźmy sobie Olka, co tutaj robi ciekawego. Okej, okay, Olek, streetowy klip. Dobra, tutaj na stylu. Okej, okay, jaka stylowa, co jest? Bardzo fajnie. Okej. Okay. Okej, bardzo fajny, taki streetowy, chillowy klipek. Miło go się ogląda. Naprawdę, bardzo fajniutki. I on jest pewnie nagrywany 1 listopada. No to jeszcze cieplo było w miarę. Cieplutko, zostawię 3 serducha. I oceniam ten klipek na taką mocną 5. Też tutaj skradło mi tu serce ten styl. Skradł mi naprawdę montaż, ponieważ jest
prosty, nie ma tutaj niesamowitych rzeczy, ale jest taki właśnie chillowy, tak fajnie nagrane to jest wszystko i tak dalej, stąd oceniam to wszystko na 9. I w sumie to by było na tyle chyba. To był ostatni klip, który dzisiaj sobie zobaczymy. Jeżeli chcecie wystąpić w następnym takim odcinku, zapraszam was bardzo serdecznie do komentowania, tak jak mówiłem, wszystkie zasady, czyli łapeczka w górę, subskrypcja, komentarz, hashtag, nie pamiętam, teraz będzie tutaj napisane, serio zapomniałem, kurde. Trochę mam zaryty beret. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda, puszczę wam jeszcze raz klip, który najlepiej chyba oceniłem i który mi się najbardziej spodobał i przykuł moją uwagę, czyli klip Kacpra, bardzo fajny klip, streetowy i jeszcze raz możemy go sobie obejrzeć. Naprawdę genialny klip, genialny. Uwielbiam. Bardzo fajnie ci to Kacper wyszło, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i gratuluję, że tutaj na razie z tych paru osób, które po prostu wybrałem, wyszło ci to najlepiej. Pozdrowienka dla wszystkich osób, które tutaj były. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, dziękuję tutaj, że oznaczyliście. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanko, mordeczki, widzimy się już w piąteczek. Nie wiem w jakim filmie. Zobaczymy, może jeszcze raz będą to ocenki instaklipów. A teraz jedyne co mogę zrobić to tylko się z wami pożegnać. No i w sumie jedyną rzecz, którą mogę już teraz zrobić z tego miejsca to się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, pow!